Straż Miejska w Tarnobrzegu obchodziła 30-lecie swojego istnienia. Ten jubileusz strażnicy świętowali w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Czuwają nad porządkiem, kontrolują strefę płatnego parkowania, monitorują miasto. To tylko kilka z zadań, które na co dzień wykonują strażnicy miejscy. O ich pracy mówił komendant Robert Kędziora, który w straży pełni służbę od 26 lat. U nas mamy około 3 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców i to są różne. Źle zaparkowany samochód, problemy z zakłócaniem porządku przez spożywających alkohol, blokowanie wyjazdu z garaży, zaśmiecana posesja, także tych katalog jest bardzo duży. Na początku na pewno troszeczkę inna formuła działalności była, bo i zakres obowiązków był mniejszy. W latach 90. dopiero ukształtowała się ta formacja. Ustawodawca dopiero dookreślał, czym będziemy się zajmować w przyszłości. Były wątpliwości, czy to będzie policja lokalna, policja municipalna, czy wrócimy do nazewnictwa Straży Miejskiej. Myślę, że ewoluowało w taki sposób, że te działania, które teraz podejmujemy, są dość konkretnie ukierunkowane na społeczność lokalną i to jest dużym plusem. Uważam, że to jest jednostka taka, która powinna służyć społeczności lokalnej i rozwijać ich bezpieczeństwo i porządek. O znaczeniu funkcjonowania straży miejskich mówił też Artur Hołubiczko, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Z jednej strony na stałe i na trwałe, myślę, wpisaliśmy się już w system krajowego ochrony krajowego, tutaj poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i w oczekiwania samorządów terytorialnych. Bo proszę pamiętać o tym, że właściwie nie musiałaby żadna straż miejska w Polsce funkcjonować w sytuacji, gdy są fakultatywne, a burmistrzowie, prezydenci nie muszą łożyć na nasze utrzymanie. Tymczasem około 500 miast i gmin taką formację własną posiada. Natomiast sytuacja z drugiej strony nie jest najlepsza, bo mamy nieuregulowany status do końca, pragmatykę służbową. No i w tej chwili samorządy terytorialne są w kiepskiej sytuacji finansowej, no co się przekłada też i na nasze możliwości. Podczas uroczystości prezydent miasta Tarnobrzega skierował słowa podziękowania do strażników miejskich za ich pracę i codzienną służbę. Komendantowi wręczył pamiątkowy grawerton. Aktualnie w Straży Miejskiej w Tarnobrzegu pracuje 15 strażników, w tym 5 kobiet.